ostatnie 35 sekund 10 punktami prowadzi Nową Bydgoszcz w meczu o 5 miejsce, gdzie są Kraków. Dobry mecz dzisiaj zagrali Krakowiacy. Dwa rzuty wolne, ponownie Mateusz Mariański. Zbyszek Pruchnicki, panie Zbyszku, dwa słowa do koszykówki młodzieżowej, podsumowując swoją drużynę, w dwóch zdaniach i te finały. No, na pewno pozostanie jakiś niedosyt, bo mogło być lepiej. Jednak jest... Krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o nasz zespół, na pewno mogliśmy te dwa mecze przegrane, one były nieznacznie. Widać przemęczenie u moich chłopaków w ciągu całego sezonu, bo oni się rozegrali około 100 spotkań, zwłaszcza ci czołowi zawodnicy. Jest niedosyt, ale to taki sport nieobliczalny i trzeba się cieszyć z tego, co jest. Co dalej? Dalej mistrzostwo polskości gimnazjalnej w Radomiu za tydzień, także trzeba jechać tam i walczyć do końca tego odpoczynku i kadrowicze na kadrę, a reszta zobaczymy. No, jakieś ogólnorozwojowe treningi, luźno, relaksacyjne, a nic więcej odpoczynek, jeszcze raz odpoczynek. Według pana kto tutaj sięgnie po złoto? Wydaje mi się, że już się Raków wygra to i na drugie miejsce będzie wbierać. No ale to jest to moje skromne zdanie, zobaczymy. Jak wypadli kadrowicze polscy? Trudno powiedzieć. No, są zmęczeni i widać to zmęczenie. To trzeba dać im trochę odpocząć, żeby nabrali świeżości, chęci, bo brakuje tego. Najtrudniejszy mecz w tych finałach? To my nie mieliśmy żadnego łatwego. Wszystkie były ciężkie. Może ze skierniewicami był leki, ale generalnie wszystkie były ciężkie. Dziękuję bardzo. Pan Zbyszek Pruchnicki. Co pani teraz będzie robiła z tymi piłkami? Zapnijmy piłkę! Żonglowała? 4 piłkami naraz? Będę wsadzała do koszyka. Jeszcze jeden wygrał. Która drużyna według ciebie zdobędzie tu złoty medal? No myślę, że tak jak 2 lata temu się Raków, bo z tego co widziałem po meczach grupowych, to świetnie grają zespołowo, bardzo mają wysoki cel w meczu polskim, to są super, naprawdę świetnie. Co to tutaj za gość mi rzuca do kosza? Mikołaj Walczak. Pokaż, jak potrafi rzucać.
Teraz nie trafi się, bo... Dobrze. A rzuć ten sam rzut, ale lewą ręką. Możesz podejść bliżej. Bo ty właściwie dwoma rzucasz. Dobra, ostatnia próba. Zamykasz oczy i rzucasz. Widzę ją, kiedy oczy zamykam. Widzę koszkę. Skąd chcesz? Nie patrzę ci. No i wszystko na ten temat. Mikołaj Walczak z zamkniętymi oczami, lewą ręką zdobywa punkty. To na razie tyle. Przerwa obiadowa.